Jest. Mam nadzieję, że dobrze wszystko ustawiłem, że mnie dobrze widać. Witam serdecznie. Tak, w dzisiejszym materiale chcę poruszyć temat zamków w gablotach zamykanych na kluczyk. Mianowicie wpadł mi taki pomysł z tytułu tego, że dzisiaj dostałem takie nietypowe w sumie zlecenie w takim jakimś centrum telefonów komórkowych. Zgubili kluczyk od gabloty, potrzebowali po prostu tą gablotę otworzyć. Oczywiście zlecenie przyjąłem, pojechałem, otworzyłem. Zeszło mi się kilka sekund. Pan był bardzo zdziwiony, że to jest tak słabym zabezpieczeniem. No niestety jest to ogólne takie zabezpieczenie. Jest bardzo, że tak powiem, dużo gablot, które posiadają te zamki, nawet w takich poważniejszych rzeczach, jak nie wiem, jakieś salony jubilerskie czy coś takiego. No i trzeba no, wyjątkową uwagę na to zwracać, gdyż no, zdarzają się przypadki, że złodzieje takie gabloty otwierają, wyciągają zawartość. No i później jest problem. Więc tak, pierwszym zamkiem, który występuje w takich gablotach, jest tak zwany zamek palcowy. Jest to zamek przymocowany do jednej strony drzwiczek, wciska się, wychodzi taki ćpień z tyłu, natomiast drugie drzwiczki, które się otwierają, zahaczają o ten ćpień, no i tych drzwi, w tym momencie są te drzwi zablokowane, blokują te drzwi. Natomiast jak otworzymy kluczykiem, ćpień wyskakuje, można drzwi wtedy przesunąć jedne, jak i drugie. Wyjąć co trzeba, później wystarczy z powrotem to wcisnąć i znów gablota jest zamknięta. To jest pierwszy rodzaj zamka takiego gablotowego. Kluczyk wygląda w ten sposób, z jednej strony nacinany, z drugiej strony nacinany. Bardzo popularne zresztą zamki gablotowe. Natomiast drugi zamek jest tak zwany, on również występuje w gablotach, tylko że tutaj ma na krzywce taki haczyk zrobiony, bo często ten haczyk właśnie blokuje te drugie drzwiczki, ale sama konstrukcja zamka jest dokładnie taka sama jak ten, tylko różni się po prostu tylko i wyłącznie tą krzywką tylną. Nie mam akurat tego z haczykiem, więc wziąłem ten dla przykładu, żeby pokazać po prostu jaki to jest zabezpieczenie. No i co? No i w zasadzie to tyle. Biorę się do roboty. Tylko tak, przesunę troszeczkę teraz niżej. Niestety jestem sam, więc nie mam operatora. Muszę działać tutaj sobie i radzić sam. Wkręcamy ten zameczek w imadełko, żeby się trzymało. Czyli wyobraźmy sobie, że tu jest cała gablota. To jest ten zameczek. Otwieramy drzwiczki, zamykamy drzwiczki, wciskamy ten. Drzwiczki się blokują. Gablota jest zamknięta. Działamy. Bierzemy co trzeba. Napinacz, wytryszek. Zamek otwarty, ale i tak mi się zeszło trochę długo, bo on powinien być stabilny. Zamykamy po raz drugi i może teraz pójdzie lepiej. Jest zameczek otwarty. Ach, jeszcze raz zrobimy, żeby nie było wątpliwości. Znów jest zamknięty. I znów jest otwarty. Zamek oczywiście w żadnym stopniu nie jest uszkodzony. On cały czas działa, on został zwytrychowany. No, tak jak widzicie Państwo, nie jest to żadne zabezpieczenie. Natomiast teraz drugi przykład, tylko tu sobie muszę kamerkę ustawić, żeby to było dobrze wszystko widać. O tak. To jest pierwszy. Drugi zamek, ten, który pokazywałem, tak zwany ten taki skrzynkowy. Również go sobie włożymy, ściśniemy. To działa. Bierzemy sobie odpowiednie narzędzia. To. I tak samo działamy. Zamek już jest wytrychowany. A, teraz mi się znów zamknął, przepraszam. Zamek już jest wytrychowany. Zablokowany. Może spróbujmy jeszcze raz, bo może mi się udało. Znów jest otwarty, znów jest zablokowany. No i trzeci raz, bo może dwa razy mi się udało. Po trzech razy sztuka.
się ze ślizną napinać. Czasami trwa to dłużej, czasami trwa to krócej. Jak się dobrze człowiek do tego przyłoży, to trwa to chwilę. Oczywiście zamek również nie jest uszkodzony i również działa z kluczyka. Czy to jest dobre zabezpieczenie? No na pewno jest dobre takie, że jakieś zabezpieczenie jest, że nie można tego otworzyć po prostu paluchami. Ale czy to jest takie zabezpieczenie, żeby taka gablota mogła stać w miejscu niewidocznym przez sprzedawcę? Zdecydowanie nie. To chyba tyle. Proszę wyciągać sobie z tych materiałów wnioski, podejmować jakieś decyzje, ale myślę, że to tylko na dobre wyjdzie. No to tyle. Dzięki, pozdrawiam. Siema.